Partnerem programu jest XTB. Właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. xtb.pl. Dzień dobry Państwu, profesor Marcin Matczak. Bogusław Leśnodorski. Bardzo nam razem miło. Poprowadzimy dla Państwa program Niepoprawnik i będziemy próbowali wytłumaczyć to wszystko, co jest takie trudne do wytłumaczenia bardzo w naszej rzeczywistości prawnej. Może Marcin powie więcej, bo w ostatnich dniach, jak zaczęliśmy się do tego przygotowywać, to powiem Ci, że jestem bardzo zaskoczony. Myślałem, że ja mam takie, jestem kopalnią pomysłów i różnych takich trudnych rzeczy do zmierzenia się, ale to Ty przebiłeś wszystko, co widziałem do tej pory. No. Wiesz co, no ja jestem od początku w tym całym, jeżeli można tak nazwać, bałaganie konstytucyjnym i sam się zaczynam gubić. I współczuję ludziom, którzy próbują to zrozumieć, wchodząc teraz w tę sprawę. Nie da się. No ale spróbujemy, prawda? Trochę sobie żartowaliśmy, że chcemy być Jackiem Gmochem polskiego prawa i wyjaśniać tak, żeby ludzie, którzy nie znają się na prawie, to wszystko rozumieli. Może trochę chcemy opowiadać historii, czyli będziemy Bogusławem Wołoszańskim, prawda? Polskiego prawa. Zobaczymy. Już w zapowiedziach też powiedzieliśmy, że robimy ten program po to, żeby udowodnić, że to nie prawnicy są winni całemu temu bałaganowi. No nie. Myślę, że prawnicy też są trochę ofiarami tego całego systemu, powiedzmy, szeroko pojętego politycznego, w którym się znaleźliśmy, no ale też sami sobie naszkodzili. Trzeba się z tym pogodzić. No. Z całą pewnością. Chcemy, żeby ten program był wielowątkowy, to znaczy chcemy przede wszystkim dyskutować o sprawach, które są bieżące, tak żeby można było po tym programie może trochę lepiej rozumieć, o co chodzi. Chcemy, żeby ten program był obiektywny, prawda? Trochę podzieliliśmy się rolami w takim zakresie, że w sprawach, które... Bardzo mi się podoba, tak, że zaproponowałeś mi, żebym był adwokatem diabła. Wydaje mi się, że to jest naturalna rola dla mnie. Tak, wiesz, ja jestem kojarzony z osobą, która przez 8 lat atakowała PiS, a później za to, że niszczył praworządność, a później jak PiS przegrał wybory, to teraz jestem atakowany przez zwolenników obecnej koalicji rządowej za to, że bronię niektórych obszarów praworządności. Ale wydaje mi się, że tak powinno być. To znaczy, myślę, że my jesteśmy obaj ludźmi, którzy nie chcą za bardzo, żeby ich otagować, prawda? No wiesz, mamy nadzieję, że tutaj tak będzie. Mi się do dzisiaj udawało. Ja byłem niekojarzony zupełnie, tak. A myślę, że dzisiaj będę kojarzony. Zobaczymy. Słuchajcie, mamy kilka takich pomysłów dotyczących tego programu. Chcielibyśmy, żeby były w nim jakieś takie stałe segmenty. Na pewno sercem tego programu będzie to, że będziemy mówili o sprawach bieżących. I dzisiaj pogadamy o Trybunale Konstytucyjnym, bo jest głośno wokół tej sprawy. No a to jest chyba z perspektywy prawa i w ogóle społecznej najistotniejsza kwestia. Bez tego rozwiązania to już tutaj nigdzie nic nie pójdzie dalej. No. Absolutnie tak. Trybunał Konstytucyjny jest najsilniejszą bestią w demokracji, więc musimy o nim pogadać. Natomiast oprócz tego będziemy chcieli, żebyście się trochę razem z nami zabawili w prawniku. I mamy taki pomysł, że w każdym programie i dzisiaj także będziemy mieli dla was kazus. To znaczy będziemy mieli rzeczywistą sprawę, mamy nadzieję, że ciekawą, którą zapowiemy wam na początku programu. Poprosimy was o to, żebyście się nad nią zastanowili i trochę pobawili w sędziów. To znaczy, żebyście sobie powiedzieli, ok, ja rozstrzygnęłabym tę sprawę tak, a my na końcu powiemy wam, jak sędziowie, prawdziwi sędziowie tę sprawę rozstrzygnęli. I mamy dzisiaj taki właśnie kazus. Mamy. Nim przejdziesz do kazusu, ja chciałem powiedzieć, że ja jestem przyjęty powagą tej sytuacji, bo ja pierwszy raz uczestniczę w czymś, co uważam, że jest ważne bardzo. I mam nadzieję, że zakontrybuujemy do tej przestrzeni na tyle, że uda się wielu osobom lepiej zrozumieć i przede wszystkim zacząć używać głowy do myślenia i mieć własne poglądy i własną ocenę sytuacji, a nie bazować tylko i wyłącznie na opiniach, no, które są skrajnie spolaryzowane po prostu. No. Wiesz co, taki jest też mój cel, bo ja mam wrażenie, że to, co się w Polsce teraz dzieje, to jest taka sytuacja, w której prawo jest kijem, taką pałką, która jest wykorzystywana przez każdą ze stron, żeby się bić po głowie. A prawnicy mają taką staromodną może wiarę w to, że prawo jednak powinno być gdzieś pośrodku jako jakieś takie narzędzie realizacji dobra wspólnego. Bo w momencie, w którym ono staje się taką pałką, traci całkowicie autorytet. Już nikt nie słucha prawa, nikt nie słucha sądu, a w związku z tym nie ma nikogo, kto może konflikt rozstrzygnąć. A jak nie ma nikogo, kto może rozstrzygnąć konflikt, no to konflikt jest permanentny, prawda? I w takiej rzeczywistości właśnie jesteśmy, to może zacznijmy od tego kazusu, będzie łatwiej. Zaczynamy w takim razie od kazusu. Słuchajcie, realna sprawa o sygnaturze K4407 z 2008 roku, która była rozstrzygana przez polski Trybunał Konstytucyjny, ale podobna sprawa była rozstrzygana przez Trybunał Niemiecki. Mianowicie jest to sytuacja, w której do prawa zostaje wprowadzony przepis zgodnie z którym, jeżeli zostanie porwany samolot pasażerski, a więc wiemy, że na pokładzie samolotu pasażerskiego są terroryści i istnieje zagrożenie, że ten samolot może zostać wykorzystany do ataku terrorystycznego, to można taki samolot zestrzelić, oczywiście powodując śmierć niewinnych ludzi. Więc ten kazus dotyczy takiej sytuacji, nie wiem, wyobraźcie sobie to, że na Narodowym jest wielki mecz. Polska gra ze Szwecją, dajmy na to. Jest 60 000 ludzi i w tym czasie z Okęcia startuje wielki Boeing 777 i wszystko na razie przebiega ok, ale gdzieś jakieś 100, może 150 kilometrów za Warszawą nagle okazuje się, że zostaje porwany przez terrorystów i zawraca. I wszystko wskazuje na to, że on lecąc w kierunku Warszawy jest kierowany na Stadion Narodowy, a więc macie z jednej strony oczywiście terrorystów i jakieś 200, 200, może 50 osób na pokładzie, z drugiej strony macie 60 000 ludzi na stadionie. Pytanie brzmi, i to jest ten kazus, czy z Mińska-Mazowieckiego mogą się poderwać myśliwce i mogą zestrzelić ten samolot, poświęcając życie, powiedzmy, tych 200 osób, po to, żeby uratować życie 60 000. To jest ten kazus, to była prawdziwa sprawa, którą rozstrzygał Polski Trybunał Konstytucyjny po oczywiście wydarzeniach 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. Rozstrzygał go także Trybunał Niemiecki. Zagadka dla was, prośba o rozważenie, wpisywanie w komentarzach, jak byście rozstrzygnęli tę sprawę. Zestrzelilibyście ten samolot, czy też nie? Poświęcilibyście życie za życie, czy też nie? Co byś zrobił? No, zestrzeliłbym. Pomimo, że czytałem uzasadnienia. To nie mów na razie nie, jesteś twardym człowiekiem. Ja miałbym poważne wątpliwości, ale nie zdradzajmy, nie mówmy, nie zdradzajmy końca kryminału. Chciałem tylko powiedzieć, że jednak jest wiele zmiennych typu moment i jakby oczywiście ocena tej sytuacji, o tym nie należy jakby zapominać. Wiesz, żadna z tych spraw nie jest jednostronna, ale zostawiamy was z tym. Na koniec programu wrócimy do tego kazusu i powiemy wam, co powiedzieli sędziowie. Rozstrzygnijcie najpierw we własnych głowach i we własnych sercach, co wy byście zrobili. No to teraz to nie było moim zdaniem tak super fair, bo powiedziałeś w sercach również, no to, to jest, wiesz... Prawo nie może być bezduszne, no nie wiem, ale wydaje mi się, że nasza dyskusja będzie dzisiaj w dużej mierze właśnie o literalnym rozumieniu i stosowaniu prawa i w ogóle norm prawnych, a de facto sercu. No tak, tak i trochę wiesz i literze... O emocjach i sercu. To co, przechodzimy do naszej bestii Trybunału Konstytucyjnego. Co, ja myślę, że jak słucham ludzi, którzy o tym rozmawiają, bo jak wiecie, jesteśmy teraz w momencie, w którym obecny rząd zapowiada, że zacznie zmieniać Trybunał, że zacznie podejmować pewne kroki. Pojęcie reset konstytucyjny. Nawet reset konstytucyjny to jest bardzo daleko idące oczywiście kwestia, ale już w tym tygodniu słyszeliśmy, nie wiadomo jak z tym będzie, bo podobno koalicja nie może się dogadać, że pojawią się uchwały sejmowe o usunięciu tzw. sędziów dublerów. Być może pojawi się uchwała o usunięciu pani Pawłowicz czy pana Piotrowicza. Może jeszcze coś więcej, bo są takie bardzo daleko idące pomysły właśnie, żeby wyzerować Trybunał. I myśmy chcieli dzisiaj o tym pogadać. No właśnie, to jak zaczynam od tego wątku, bo oczywiście pozycja Trybunału Konstytucyjnego, skąd się to w ogóle wszystko wzięła, jest moim zdaniem najbardziej istotna, bo wszyscy o tym zapomnieli. Ale to ty stoisz na stanowisku, że właściwie można... że Sejm może, powiedzmy, odwołać wszystkich członków Trybunału? Nie, ja ci powiem, że ja tutaj jestem gołąbkiem pokoju wręcz. Nie, składa mi się to tak. Jest ewidentnie spór w przestrzeni publicznej. Pan profesor Wojciech Sadurski, którego serdecznie pozdrawiam, którego strasznie podziwiam za jego postawę w obronie praworządności, który naprawdę wiele wycierpiał i wielki szacunek dla niego. Moim sposobem okazywania szacunku jest to, że się nie zgadzam i pozwalam sobie krytykować. Proponuje coś, co się nazywa wyzerowaniem Trybunału. Mówi, jest on w pewnym sensie zatruty już tą swoją jakby nielegalnością i dlatego mówi, trzeba odwołać wszystkich. Ja uważam, że to byłby straszny precedens. Wiesz, to byłaby sytuacja taka, która by spowodowała, że po następnych wyborach Trybunał Konstytucyjny byłby jak spółka Skarbu Państwa. To znaczy nowa władza by przychodziła i wymieniałaby wszystko. Stop. No my mamy taką sytuację dzisiaj. Ty naprawdę uważasz, że w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, to w ogóle funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w takim składzie i w takich realiach w ogóle ma sens? Nie, uważam, że nie ma sensu, ale też uważam, że trzeba zmieniać ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Bo zobacz, jeżeli... Dobrze, ale to znowu, bo będziemy starali się też edukować. No jednak ta 9-letnia kadencja powoduje to, że niektóre mandaty wygasną na przykład w roku 2031. Tak. Pytanie jest takie, czy to jest problem, czy tak właśnie ma być. Zacznijmy może od tego, po co ten Trybunał jest. Bo pamiętasz, rozmawialiśmy też o tym, że mimo, że wszyscy przeszliśmy taki przyspieszony kurs prawa konstytucyjnego, to może to nie jest wszystkim znane. Bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś, jak się przygotowywaliśmy do tego programu, na temat tego, jak ci się powiązała kwestia Trybunału Konstytucyjnego z III Rzeszą wręcz. Nie? To jest bardzo ciekawe. Ja ostatnio nie czytałem bardzo dużo, wróciłem na studia i w sumie bardzo taki jestem z tego powodu zadowolony. W ogóle chciałem ci podziękować, bo dla mnie to jest intelektualnie bardzo rewitalizujące cała ta przygoda i cieszę się, że mogę się z tym znowu zmierzyć. No więc próbowałem, ja to lubię znać genezę i lubię rozumieć jakby o czym czytam. No i to się składa w ten sposób, że po prostu w 1933 roku w demokratycznych wyborach NSDAP wygrało te wybory, co się skończyło, wiadomo, III Rzeszą. I świat, szczególnie Europa, bardzo się tego bała. I od powstania tych wspólnot europejskich i po wojnie zaczęto myśleć o tym, jak doprowadzić do sytuacji, w której to się nie może po prostu powtórzyć. I stąd Trybunały Konstytucyjne. Słuchaj, to jest świetna... Stąd Trybunał Sprawiedliwości. Tak, tak, ale Trybunał Konstytucyjny, wiesz, to jest bardzo ciekawa intuicja. Jest taka książka Johna Harta Eli, to jest taki wybitny konstytucjonalista amerykański, który jest bardzo racjonalnym człowiekiem. Nie ma tam w ogóle, wiesz, emocji w tej książce. I nagle na samym końcu tej książki on pisze to, co ty mówisz. On mówi, że Trybunał Konstytucyjny... A nie czytałem. No widzisz, no ale to jest dobra intuicja. Eli mówi tak, Trybunał Konstytucyjny jest po to, żeby nigdy nie powtórzył się Holokaust. To znaczy, żeby nigdy nie powtórzyła się taka sytuacja, że większość, która wygrała wybory, może wyizolować, zamknąć, zabić i spalić mniejszość. Nie? I dlatego, że demokracja ma wadę w sobie. Nie? My zawsze, jak rozmawiam ze studentami, to wiesz, zadaję im takie pytanie, czy w społeczności kanibali 51% demokratycznie może przegłosować, żeby zjeść pozostałe 49. Nie? To jest problem demokracji. Bardzo dobry przykład. No, można ich dawać, i można ich dawać dużo więcej, szczególnie, że ta legitymacja suwerena i klasa polityczna również stała się de facto elitą, co powoduje, że pytanie, kto kontroluje tych, którzy kontrolują. No wiesz, ale tutaj masz bardzo ciekawą sprawę, z której być może część osób sobie nie zdaje sprawy, że żeby chronić demokrację, wprowadzasz antydemokratyczne ciało. Nie? No bo Trybunał, czy tam Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych, który ma podobne kompetencje, jest w tym sensie antydemokratyczny, że masz w Stanach 9 osób, u nas 15, które decydują o sprawach ważnych dla całego narodu, no wiesz, a nie są wybierane. Nie? No i taka była idea, moim zdaniem. Taka była idea, dokładnie. To jest jedyny sens funkcjonowania tego Trybunału, żeby, powiedzmy, chwilowym zachcianką ludu one nie zachwiały po prostu całym systemem prawnym. Słuchaj, dokładnie tak. Jeszcze jedna metafora, którą bardzo lubię, Johna Elstera. On mówi, że pamiętasz, był ten mit o Odyseuszu, który przywołał koło Wyspy Syren, który chciał sobie posłuchać i był na tyle cwany, powiedział swoim marynarzom, przywiążcie mnie do masztu, ja będę słuchał, ale ponieważ wiedział, że śpiew syren to jest pokusa i że może zwariować i chcieć wyskoczyć, to mówi, nawet gdybym wam kazał, nigdy mnie nie odwiązujcie. I teraz ta metafora przez Elstera jest wykorzystywana, żeby powiedzieć rzecz następującą. Odyseusz jest symbolem państwa, elit politycznych, którym nieraz może odbić. Różne są pokusy populistyczne. Ta lina, którą jest przywiązany, to jest konstytucja, a ci gościowie, ci marynarze, którym kazał Odyseusz napchać sobie wosku do uszu i nie reagować, to są sędziowie sądu konstytucyjnego. Oni nawet, jak on się na nich drze, że mają mu pozwolić, mają go nie odwiązywać. Nie? Ale wiesz, no, prawda jest taka, że czy w biznesie, czy w normalnym życiu mądrzy ludzie, którzy mają ważne pozycje, otaczają się ludźmi, którzy de facto ich pilnują, żeby nie oderwali się od tej ziemi. I to jest sedno. Czy uważasz, że teraz w Trybunale Konstytucyjnym mamy ludzi, którzy są głusi na polityczne wezwania? Znasz określenie, pozwolę sobie na nie jeszcze raz. Ja nie znałem wielu nazwisk z tej ekipy, ale przygotowując się do programu pozwoliłem sobie bliżej się zapoznać ze składem, no i Gang Olsena. To nie da się inaczej powiedzieć, w sensie, wiesz, to są ludzie, którzy de facto sprawują najważniejszą władzę w państwie, zarówno jeśli chodzi o okres wybieralny, no całą masę jakby zmiennych, można by dużo o tym mówić. I nie ma szans, żeby w ogóle ten organ działał, jeśli ci ludzie swoją osobą, wykształceniem, doświadczeniem, sposobem komunikacji, całą masą zmiennych, jakby nie będą budzili szacunku i nie będą powodowali, że wiara w tą instytucję jako coś, co jest po prostu merytorycznie na bardzo wysokim poziomie. Już nawet nie mówię do tego, że niektórzy są aktywnymi politykami, czy szefami służb, czy jeszcze innych rzeczy. No, nie da rady zbudować jakiegokolwiek autorytetu. No. Wiesz, nie da rady z jednego powodu, że... Więc nawet gdybyśmy nie mieli całego tego politycznej przepychanki, którym Trybunał Konstytucyjny dzisiaj jest narzędziem politycznym, to nie ma... Tak, ale właśnie, wiesz co, jest taka teoria, która mówi, że jak chce się osłabić instytucję, to ją się wydrąża od środka, mianując ludzi miernych. To znaczy takich, którzy nie mają odpowiednich kompetencji. Przepraszam, że powiem, nie mają jaj, żeby się przeciwstawić politykom. Zobacz, na przykład była bardzo ciekawa sprawa w Stanach Zjednoczonych, kiedy Trump, który przecież... Z tym, że oni są po to tam powołani, żeby się przeciwstawiać. Dokładnie tak, to jest ich rola. Oni mają się sprzeciwiać, dlatego że oni reprezentują mniejszość przed agresją większości. Więc jak oni są po stronie większości, to to nie ma sensu. I zobacz, co było w Stanach. Trump, który przecież ma swoje, wiesz, za uszami, jeżeli chodzi o praworządność, powołał troje sędziów Trybunału, swojego Trybunału Konstytucyjnego, czyli Sądu Najwyższego. A i zagłosowali chyba przeciwko niemu. Dokładnie o to mi chodzi. Tak? Zobacz, jaka była sytuacja. Tak. On ich powołał, tam powołał między innymi sędziego Gorsucha i jeszcze dwójkę innych, z nadzieją oczywiście, że to będą jego ludzie. Tak? I w jednej z pierwszych spraw, jak przyszedł do Sądu Najwyższego, żeby mu pozwolili, to była sprawa tych dokumentów, które on gdzieś tam ukrywał, wiesz, jaki dostał wynik? 0-9 przegrał. Czyli absolutnie wszyscy powiedzieli mu, panie prezydencie, dziękujemy. Ale wydaje mi się, muszę cię, Marcin, zatrzymać, nie powinniśmy iść w tą stronę, bo jednak my się wydaje, że skończylibyśmy na dywagacjach, czy my dojrzeliśmy do demokracji, czy nie. W takim ale może powinniśmy takie dywagacje prowadzić, bo wiesz, jeżeli pozwalamy sobie na takie rozwalenie najważniejszej instytucji, znaczy jej już nie ma. No, wiesz, to jest i tylko, mamy dane na to. To jest tylko hasło. W sensie mamy dane na to, że liczba spraw w Trybunale Konstytucyjnym przez ostatnie lata spadła o 90%. Czy to oznacza, że całe prawo w Polsce jest konstytucyjne? Nie, po prostu nikt tam nie idzie, dlatego że nie ma po co, prawda? Bo po co masz skarżyć, czy po co miałeś skarżyć się na parlament i rząd Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli tam rozstrzygają ludzie Jarosława Kaczyńskiego? To w ogóle systemowo nie ma sensu. I mówię to po to, żeby uzasadnić, że to nie chodzi o politykę, prawda? Gdyby tak samo było w przypadku obecnego rządu, że wszyscy sędziowie byliby potulni w stosunku do tego rządu, to tak samo byśmy mówili, bo tutaj nie ma tarcia, a musi być tarcie, żeby to w ogóle wszystko miało sens. Nie? Dokładnie tak. Ja jeszcze powiem, że w tych ostatnich dniach kilka razy przeczytałem Konstytucję, włącznie z preambułą. Wszystkich zachęcam. Pięknie napisany tekst, wzruszający nawet w pewnym sensie. Absolutnie, tak. Jeden z piękniejszych. Jeden z piękniejszych, jakie czytałem. I no to wszystko, co się dzieje, bardzo daleko odbiega od tego, Boguś, to uczyńmy konstytucję tego, wielką na nowo, nie? No właśnie, korzystając z tego, co mówił Trump. Od tego, co przez jednak, wiesz, no, udało się stworzyć i ci powiem tak, no to jest dobre, dobrze to jest napisane. To ciężko wiesz, co jest najfajniejsze w tej preambule? To jest coś, co się tak ładnie nazywa terminem inkluzywność, nie? Tam, gdzie jest mowa my, obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, piękna i dobra, jak i niepodzielający tej wiary, a te wartości wyprowadzające z innych źródeł. Zobacz, co to jest. To jest antypolaryzacja. To jest powiedzenie, okej, możemy się różnić, ty możesz być ateistą, ja mogę być wierzący, ty możesz być prawakiem, ja mogę być lewakiem, ale... Polska jest wspólnym dobrem, to jest artykuł 1 Konstytucji. I teraz, jeżeli my ją rozrywamy właśnie jak to sukno, prawda, z literatury, to coś jest nie tak i trzeba by było się zastanowić. Tak historycznie rozbiory były. O to mi chodzi, prawda? Więc ja myślę, uderzamy trochę wielkie dzwony, nie? Może to ktoś sobie pomyśli, kurczę, Kanał Zero, YouTube'owy program, a my tutaj mówimy o wielkich sprawach, ale trzeba mówić o wielkich sprawach. I wydaje mi się, że ważne jest też to, żebyśmy trochę porozmawiali o historii tego sporu, bo wiesz, tak dużo się dzieje, że ludzie się trochę pogubili. Poza tym... Znaczy moim zdaniem nikt tego nie rozumie. Tak, ale jest jeszcze jedna sprawa. Wiesz, ja przez te 8 lat występowałem wiele razy w mainstreamowej telewizji. I wiesz, jak masz 30 sekund, minutę, nie jesteś w stanie wytłumaczyć. Ten format jest tak fantastyczny, dlatego że my... Mówimy, ile chcemy. Mówimy, ile chcemy i chciałbym, żebyśmy sobie trochę przeszli przez tę historię, żebyśmy sobie przeszli przez nią obiektywnie. Bo choć wydaje mi się, Marcin, że jak zaczniemy mówić o tej historii, to na drugi odcinek będziemy musieli poświęcić też, ale uważam, że trzeba to zrobić. Zacznijmy od tego. Ten cały spór o Polski Trybunał Konstytucyjny moim zdaniem zaczął się w 2005-2007, za pierwszego rządu PiS-u. Pamiętasz spór o lustrację, prawda? To była taka sytuacja, w której przyszła nowa władza, której się Polska nie podobała. Okej, ma prawo pod względem takim, że oto zdaniem tej władzy nie przeprowadzono właściwie lustracji i pojawiła się flagowa ustawa będziemy lustrować o wiele szerzej niż do tej pory. I ta ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który Trybunał sobie nie poradził, według ówczesnych. Tak, ale to były w ogóle dramatyczne sceny, jak pamiętasz. Arkadiusz Mularczyk pojechał do IPN-u, przywiózł dokumenty, powiedział, że sędziowie niektórzy być może współpracowali. I to była sytuacja, która zmusiła w pewnym sensie Jarosława Kaczyńskiego, bo on przegrał przed tym Trybunałem. Tak? Trybunał powiedział, my korzystamy z tej swojej mocy, jaką mamy, wy sobie uchwaliliście, my to wyrzucamy do kosza, lustracji nie było. I wtedy Jarosław Kaczyński pierwszy raz chyba powiedział o imposybilizmie prawnym. Prawda? Powiedział, my tu coś chcemy dobrego, a nie możemy, bo jacyś sędziowie niewybieralni stają nam na drodze. Profesor Safian wtedy mu powiedział, tak ma być, panie Kaczyński. Pewne rzeczy mają być niemożliwe, ale wiesz, ta zadra w nim została, moim zdaniem, że on chciał coś ważnego przeprowadzić, no i ten Trybunał mu stanął na drodze. No i potem, jak w 2015 wygrał wybory, to już nie brał jeńców, prawda? No, ale też trzeba powiedzieć, że poprzednia ekipa trochę mu w tym pomogła. Z całą pewnością. I o tym bo dała mu taką trochę legitymację do powiedzenia, oni to zrobili pierwsi. I to jest w ogóle fantastyczna historia. Ja przed tym programem byłem proszony, żebym o tym powiedział, żeby udowodnić, że jesteśmy obiektywni i ja nie mam z tym żadnego problemu. Pierwszym podmiotem politycznym, który wykonał ruch, który można określić mianem skoku na Trybunał Konstytucyjny, była koalicja PO-PSL. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu VII kadencji oni pomyśleli sobie, kurczę, chyba przegramy, bo już wiedzieli, że Komorowski przegrał. Sondaże wskazywały, że prawdopodobnie przegrają także wybory parlamentarne, więc pomyśleli sobie, może zabetonujemy ten system i zamiast 3 sędziów, których możemy wybrać, wybierzemy 5. Dlaczego 3 sędziów? Bo zasada jest taka, że jeżeli kończy się kadencja sędziego w danej kadencji Sejmu, to ten Sejm ich wybiera. Muszę ci, Marcin, przerwać, bo to jest bardzo ważne. W moim ocenie to był też ostatni moment, w którym już w świadomości tych ludzi było to, że ten Trybunał Konstytucyjny może być użyty do twardej walki politycznej i rzeczywiście respektowanie pozycji Trybunału Konstytucyjnego w przypadku realnej opozycji politycznej po stronie Trybunału powoduje, że rządzenie jest niemożliwe. I ja myślę, że niestety tak jest. Wiesz co, są przykłady historyczne, które pokazują, że jest trudno, ale że nie jest niemożliwe. Ja zawsze w takiej sytuacji daję przykład Roosevelta, który po Wielkiej Depresji wygrał wybory i miał w Sądzie Najwyższym tak zwanych 4 jeźdźców, takich konserwatywnych sędziów. Wiesz, masz kraj pogrążony, wiesz, masz lata 30, masz inflację, no tak. Masz kraj pogrążony w dole i chcesz zmieniać, a tutaj wszystko sędziowie ci uwalają. To był spór, pierwszy chyba przykład takiego sporu, który bardzo mocne tarcie nastąpiło, ale udało się z niego wyjść, a u nas się nie udało. Ale udało się z niego wyjść prawdopodobnie dlatego, że poziom tych ludzi był na tyle wysoki i powiedzmy racja stanu, w którą oni wierzyli i pomimo ich poglądów politycznych, presja. Weź wyobraź sobie, że jesteś, dzisiaj o tym między innymi rozmawiałem z moim wspólnikiem, że jesteś teraz ty takim członkiem Trybunału Konstytucyjnego. Tak. W twoim środowisku byś się nie uchował, chłopie. No ale to dlatego, że tak bardzo spadła ta, wiesz, ten, no to jest nie do wiary, autorytet. Wróćmy nie poszedłbym tam, gdyby mnie prosili. Wiesz co, ja bym się też bardzo poważnie zastanowił. Natomiast wróćmy na moment do tej sytuacji, bo trzeba jasno powiedzieć, że PO i PSL chciała wykonać skok na Trybunał, że to było nielegalne, to było niekonstytucyjne, no to było. Ale uwaga, w tym czasie jeszcze było w miarę normalnie. Dlaczego? Bo wszyscy przestrzegali zasad gry. Zobacz, jak było. Oni uchwalili swoją ustawę, w której dali sobie prawo do wybrania 5, a nie 3, a PiS poszedł do Trybunału Konstytucyjnego z tą ustawą. Tak? Zaskarżył do Trybunału. Wiesz, to jest sytuacja w pewnym sensie normalna w demokracji. Ktoś narusza prawo, ty dzwonisz po policjanta konstytucyjnego, który ma przyjść i ma to sprawdzić. Ale uważaj, co się teraz stało. Dla mnie moment, w którym zaczęło się wszystko psuć, to wiesz, jaki to jest moment? To jest moment, w którym nagle... Między 2 a 3 stycznia. Nie, nawet wcześniej. No. Nagle, i o to cię chciałem zapytać, jak ty to interpretujesz. Czyli masz tak, PO i PSL łamie prawo, PiS składa wniosek do Trybunału. Nagina, bo tam nie było takiej sytuacji, że to było... Moim zdaniem to była sytuacja, która w dużej... Było jasne, że wybranie tych... Że chęć wybrania tych dwóch jest... Ale zobacz, masz sytuację, w której PiS składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i tu uwaga, nagle PiS wycofuje ten wniosek z Trybunału Konstytucyjnego. Miałeś kiedyś taką sytuację w swojej praktyce, że twój klient szedł do sądu, chciał o coś walczyć, a nagle powiedział, panie mecenasie, nie, wycofujemy to? Jak się dogadałem wcześniej z boku. Okej, a tutaj moim zdaniem sytuacja wojna, dla mnie to jest kluczowy moment. Wyobraź sobie, dam ci takie porównanie. Wyobraź sobie, wiedzieli, że jak wycofają, to i tak to zrobią. No, ale właśnie dlaczego wycofali? Dlaczego nie chcieli pozwolić policjantowi rozstrzygnąć, tylko wycofali? Wyobraź sobie taką sytuację. Jedziesz samochodem po Warszawie. Ja znasz odpowiedź na to pytanie? Czy ja znam, ale chcę poprowadzić ciebie. Ale twardą, czy stawiasz tezę po prostu? Nie, stawiam tezę, dlatego że dla mnie to jest dziwne, A Sherlock Holmes mówi, że jak coś jest dziwne, to za tym kryje się przestępstwo. Mam do ciebie takie pytanie. Jedziesz wieczorem w Warszawie samochodem, prawda? I masz, niestety zagapiłeś się i wjechałeś komuś w tyłek. Po prostu masz to mi się wypadek, jeszcze nie zdarzyło. No dobra, ale nie życzę ci, ale masz taką sytuację. Jest normalnie, okej, zdało się coś strasznego, ten gość wychodzi i dzwoni po policję. No to jest naturalne. Ale nagle patrzy na ciebie, patrzy na twój zegarek, patrzy na twój samochód i dzwoni i mówi, proszę nie przejeżdżać. Zaczyna się robić niefajnie, dlatego że masz wrażenie, że facet zaczyna brać sprawy w swoje ręce i moim zdaniem to się dokładnie zdarzyło. PiS uświadomił sobie, że normalne warunki się skończyły, wycofał ten wniosek, a co zrobiło PO? Wniosło ten sam wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, jak gdyby mówiąc, nie, to my się już wycofujemy i my się sami przyznajemy, że coś było nie tak, dlatego że zrozumieli, że zaczyna się dziać strasznie, to znaczy, że ta druga strona mówi, my to sami załatwimy. Tak, tylko już było za późno. No tak, ale to jest dla mnie ważny moment, dlatego że wiesz, ja powiedziałem... No wiesz, ale do tego musieli mieć, ja nie wierzę, że to był spontan, do tego widzieli, no nie chcę użyć złego słowa, ale powiedzmy umówieni byli z prezydentem. To zaraz do tego dojdziemy, ale wiesz, sytuacja taka, w której oni wyszli z normalnej gry prawnej, bo moim zdaniem to jest wyjście z normalnej gry prawnej. To jest sytuacja taka, w której oni mówią, wiecie co... to trzeba inaczej załatwić. A jeżeli nieprawnie, to znaczy siłą polityczną, prawda? I to jest bardzo ciekawa sytuacja właśnie, że PiS wycofuje ten wniosek, PO właściwie ten sam wniosek po tygodniu składa i mówi, nie jednak, panie policjancie, proszę rozstrzygnąć, bo tutaj zaraz się zacznie Armagedon. I zaczyna się Armagedon, tak? Dlatego, że zmienia PiS swoją ustawę i mówi, skoro wyście próbowali przegiąć, to teraz my przegniemy bardziej. I dla mnie jest pewna różnica pomiędzy tymi dlaczego oni się spóźnili? Dlaczego pozwolili prezydentowi na... i doczekali do tego 3 rano i nie zrobili tego. No wiesz co, tutaj też chcę się odnieść do tego, nie dało się? Bo kiedy, pozwól mi powiedzieć, bo to jest ważne w świetle też tego wywiadu, którego prezydent Duda udzielił, ja wtedy w komentarzach obiecałem, że do tego na moment wrócimy. Prezydent mówi coś takiego, to było zamieszanie prawne, ja nie wiedziałem, kto ma rację. Zobacz, jaka była sytuacja. Masz wybór sędziów przez PO i PSL 8 października. Płynie czas, płyną tygodnie po tygodniu, upływa dokładnie 8 tygodni. Prezydent ciągle nie zaprzysięga tych ludzi. Nagle okazuje się, że za moment Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, bo ten wniosek, który PO ponownie wrzuciła, ma być 3 grudnia rozstrzygnięty. I nagle PiS wybiera 2 grudnia o 19:30 piątkę sędziów. Mówi, teraz my wybieramy. Stycznia. Grudnia. To był 2 grudnia. Wybiera piątkę sędziów, w tym dublerów. Tak. I słuchaj, to jest akcja jak z thrillera. Znaczy oni wybierają o 19:30, o 21:30 jest ta uchwała Sejmu ogłoszona w monitorze polskim i jadą samochodem do prezydenta, do pałacu i 0:15 w nocy są zaprzysiężeni. Prezydent czekał 8 tygodni, bo nie wiedział, czy są legalni tamci, czy nielegalni, a tutaj w ciągu 3 godzin ich zaprzysiągł. Dlaczego? Dlatego, że rano 3 grudnia Trybunał Konstytucyjny powiedział, że nie miał prawa tego zrobić. Więc oni się wszyscy spodziewali. Ale no to jak się mogli tak sfrajerzyć? Znaczy nie, moim zdaniem pytanie, kto się sfrajerzy. No nie, ale no, w sensie dawna jakby ekipa, powiedzmy koalicja, no bo jak wiesz, no to jest, nawet jak grasz ten poker kłamców i jest taka twarda gra, no to nie możesz dać się ograć. No a to dało legitymację wtedy, pamiętam, że zasiało bardzo dużą wątpliwość, bo to oczywiście wiadomo było, że to jest jakaś układanka, to wszyscy wiedzieli. Mówię w tej chwili o przestrzeni publicznej. Ale, ludzi... ale znowu z drugiej strony popatrz, w normalnym biegu rzeczy byłoby całkowicie normalnie. Jeżeli PO i PSL naruszyło konstytucję, to rację ma prezydent Duda, który w wywiadzie powiedział, ja nie mogę rozstrzygać, politycy nie mogą rozstrzygać, Trybunał Konstytucyjny może rozstrzygnąć. Problem jest taki, że PiS nie pozwolił Trybunałowi tego rozstrzygnąć, bo najpierw wycofał wniosek, a później ruchem wyprzedzającym, zanim Trybunał się wypowiedział w czwartek rano, w środę metodą faktów dokonanych powołał nielegalnie sędziów i później wszyscy udawali Greka, w tym prezydent. Prezydent mówi, no już nie mogę zaprzysiąc tamtych, bo już zaprzysiągłem tych. No ale tam czekał 8 tygodni, a tutaj w ciągu 3 godzin. To było super słabe. Ja jakby to pamiętam szczególnie, że wtedy było tak, że zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego w przestrzeni uważali go za realnego zwycięzcę i kozaka, który to zrobił. A to już była tragedia. Ale od tego się to wszystko zaczęło, dlatego że gdyby sprawa się potoczyła właściwie, to PO i PSL wybrałoby 3, a PiS wybrałoby 2 czy 2 i to byłaby normalna sytuacja konstytucyjna. No tak, ale jeśli PO, PSL zrobiła to wcześniej, to mogła się spodziewać. No przecież znali Jarosława Kaczyńskiego i wiedzieli, że gość już drugi raz nie... Wiesz co, nie, ja się z tym nie zgadzam. Mówisz trochę tak, jak nieraz ludzie oskarżają ofiarę przestępstwa. Nie, ja nie oskarżam, ja analizuję porażkę, bo to była porażka i porażka wszystkich. Oni popełnili błąd, natomiast gdyby druga strona zachowywała się zgodnie z warunkami gry, no to pozwoliłaby, bo Trybunał to zrobił. W czwartek rano Trybunał powiedział... Ty stawiasz tezę, że jeszcze w tamtym czasie oni mogli przypuszczać, że Jarosław Kaczyński będzie grał zgodnie z regułami. Nie, myślę, że jako politycy powinni to przewidywać i powinni nie dawać mu pretekstu do tego, żeby on mógł przegiąć. Prawda? Dlatego, że do tej pory jest takie przekonanie, to tamci zaczęli. Ale wiesz, tak jak mówię, w sytuacji, w której ten gość, któremu wjechałeś w tyłek, nie, nagle zadzwoniłby po kolegów z miasta zamiast po policję i zacząłby, wiesz, z tobą robić porządek, to trudno byłoby powiedzieć, że to jest twoja wina, że wjechałeś w tyłek. No wiadomo, ale wiesz, to, że zaczęli, to nie legitymuje całych tych 8 lat działań. No to już bez w sensie to też nie chciałbym, żeby wyszła taka narracja. Absolutnie to znaczy, nie, absolutnie nie. Trzeba jakby patrzeć na rzeczywistość taka, jak ona była, ale to już by, w sensie bez jaj. No. Wiesz, ja na to patrzę w taki sposób, ja lubię używać tej metafory tego policjanta konstytucyjnego. Czym innym jest, jak masz wykroczenie, złamiesz przepisy, ale przychodzi policjant, mówi ci, proszę pana, trzeba zapłacić sankcje, trzeba zapłacić mandat, ty mówisz, no płacę. Moim zdaniem to było zachowanie PO i PSL. A zupełnie inaczej jest inna sytuacja taka, w której ty w ogóle tego policjanta nie chcesz widzieć, mówisz, że nie uznajesz jego mandatu, to wtedy zaczęło się niepublikowanie wyroków. Beata Szydło, ten wyrok z 3 grudnia, z rana 3 grudnia, ona powiedziała, że ona go nie opublikuje. To jest przestępstwo... Ale, a czy rząd Donalda Tuska nie zderzył się z taką sytuacją, że nie publikowali jakichś wyroków? No widzisz, był taki pomysł, żeby nie publikować wyroków dublerów, ale zostały one opublikowane z adnotacją tylko, że zostały wydane przez dublerów. To jest inna klasa zupełnie. Nie? W momencie, w którym ty wiesz, że to jest nielegalne, nawet masz większe podstawy, żeby twierdzić, że to jest nielegalne, bo to, że dublerzy są dublerami, to nie jest widzimisię Donalda Tuska, ja wiem. Tylko to jest potwierdzone przez sądy już teraz, przez sam Trybunał zresztą nasz. W związku z tym nowa władza jednak publikuje te wyroki, dając tylko adnotację, a więc można powiedzieć przyjmuje te mandaty, zgłaszając tylko opcje, czyli, że one prawdopodobnie są nielegalne. Żeby, powiedzmy, zreasumować, ty uważasz, że w tamtym czasie PO wierzyło w to, że są jeszcze jakieś reguły gry? Ja myślę, że oni grali z nadzieją, że te reguły będą przestrzegane. A przechodząc 8 lat, to już teraz w to nie wierzą i... No, myślę, że mają teraz świadomość tego, że zresztą to zapowiada także Prawo i Sprawiedliwość, że jeżeli oni wrócą do władzy, no to po prostu już w ogóle nie będą przestrzegali żadnych zasad. Natomiast ja staram się komunikować rzecz, która dla prawników jest ważna, żeby obecna władza nie miała takiego, ja to nazywam syndromu Abby, nie? Że zwycięzca bierze wszystko, dlatego że to się zemści, dlatego że to wytworzy precedens konstytucyjny. Jak PiS wygrał, to powołał swoich sędziów, teraz jak wygrało PO i Trzecia Droga... Wracamy do Senatu, jest bez sensu funkcjonowanie tej instytucji. Dlatego, jako instrument polityczny to nie ma sensu. Dlatego ja bym chciał... lepiej byłoby zlikwidować ten Trybunał, niż tak ciągnąć. No wiesz, ale masz sytuację jednak taką, że efektem tego wszystkiego, co się wtedy zdarzyło, jest grzech pierworodny w Trybunale Konstytucyjnym. Masz 3 ludzi, którzy są przebierańcami, nie są sędziami. Wiemy na pewno. Tak? Mamy wyroki Trybunału, mamy wyroki ETPC, czyli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dla mnie ważne jest to, żeby ludziom pokazać jedną rzecz, że jak Jarosław Kaczyński unieważniał powołania sędziów uchwałą, to podstawą dla tego unieważnienia było jego widzimisię polityczne. Teraz, jak Donald Tusk będzie unieważniał powołanie dublerów, to podstawą dla tego są wyroki Trybunału Konstytucyjnego i... Nie, no, pełna zgoda. No. To jest inna sytuacja. Oczywiście. Więc nie chciałbym, żeby ludzie mówili, a tam ci robili uchwałami, ci robili uchwałami. Nie, to jest zupełnie inna sytuacja. Pełna zgoda. Natomiast jest problem oczywiście, co zrobić z pozostałą grupą sędziów, bo jak sobie powiedzieliśmy na początku, powiedzmy, drugą grupą jest Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz, którzy przekroczyli wiek 65, mieli chyba 67, kiedy byli powołani do Trybunału. Ja wtedy dla Senatu pisałem opinię, w której napisałem, że oni nie powinni być powoływani. I mówię to jednoznacznie, nie powinni byli być powołani, ale zostali powołani. I teraz nie mamy wyroku sądowego, który mówi, że oni zostali powołani nielegalnie, a ja nie mogę sam tego wydać, ani Donald Tusk nie może tego wydać w roku sam, ani nie może tego wydać Adam Bodnar. Więc żeby pokazać pewien obiektywizm, myślę, że żeby pokazać pewną metodę w tym szaleństwie, powiedzmy sobie tak, władza polityczna może ingerować w sądy, o ile sądy same na to pozwalają. Ponieważ jest Trybunał Konstytucyjny, który powiedział, to są dublerzy, to władza polityczna może dublerów usunąć. Nawet jeżeli uważamy, ja tak uważam, że Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz są najgorszymi sędziami w historii Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, to musimy mieć wyrok sądowy, żeby ich usunąć. Więc musi być na przykład postępowanie dyscyplinarne, a nie w ich przypadku uchwała Sejmu. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby pokazać, że tutaj jest metoda. Jak masz polityku wyrok, to możesz sobie usuwać. Muszę ci przerwać. Ja rozumiem, że jak ty mówisz musimy, to starasz się w dalszym ciągu tę sytuację rozwiązać w jakichś standardach, które są, powiedzmy, pomimo przekroczonych granic akceptowalne i do wytłumaczenia. Tak bym chciał, dlatego że... Ale uważasz, że w taką grę ktokolwiek będzie próbował grać jeszcze? Wiesz co? Ma to sens, no bo to jest jakby, wiesz, no jakoś trzeba to odbudować, bo żeby to wszystko w ogóle miało sens, musimy doprowadzić do sytuacji, w której w ogóle cała reforma sądownictwa w ogóle, żeby miała sens, to trzeba zacząć od tego, żeby rozwiązać tę sytuację i zbudować jakiś szacunek i zaufanie do tych instytucji, a wiesz, bez rozwiązania tych sytuacji Boguś, ja nie jestem politykiem i nie chcę być politykiem z jednego powodu, dlatego ale odrywając się od polityki. Tak, no, ale chcę być prawnikiem, a rolą prawników jest wylewanie kubła zimnej wody na rozgrzane głowy polityków. Zobacz, co się dzieje teraz. No ale też jest proponowanie rozwiązań. Tak, ale te rozwiązania są. Myśmy z zespołem ekspertów prawnych Fundacji Batorego przygotowali 250 stron analiz w 2019 roku, które pokazują, co można zrobić, czego nie można zrobić. I ja myślę, że ja z dosyć dużym, muszę powiedzieć, zadowoleniem patrzę na pewną troskę jednak obecnie rządzących, żeby nie jechać bez trzymanki, bo zobacz. Ja bardzo za to trzymam kciuki, bo jak im się nie uda, to już nie wiem, komu się uda. Moim zdaniem nikomu się już uda. No właśnie, więc to jest... Zobacz, co jest... Tutaj jakby nie ma... W tym tygodniu mieliśmy już mieć uchwały dotyczące i dublerów, i być może pani Pawłowicz, pana Piotrowicza. Oni ciągle się nie mogą dogadać, to znaczy, że ciągle jest tam jakieś tarcie dotyczące tego, czy nie idą za daleko. Myślę, że PiS w ogóle takich dywagacji by nie prowadził, tylko po prostu by przewalił i by to zakończył. To nie jest słabość, moim zdaniem to jest mądrość, tak? Dlatego, że jeżeli oni tam przyjdą z siekierą i wytną to towarzystwo, to już naprawdę będziemy mieli spiralę w dół, która po prostu zniszczy polską demokrację. Musimy zachować, jak mówię, jakąś metodę w tym szaleństwie. Dla mnie jedyną metodą jest to, że władza polityczna, czyli władza pierwsza i druga, słucha się trzeciej i szanuje trzecią. Więc jak macie orzeczenie TSUE, jak macie orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy Trybunału Konstytucyjnego, proszę bardzo, działajcie. Jak nie macie, to musicie je uzyskać, dlatego że na tym polega podział władz, że sami tego nie możecie zrobić. Nie? No dokładnie tak, ale moim zdaniem dzisiejsza rzeczywistość taka faktyczna jest taka, że nikt tego nie... to już... Miejmy nadzieję, że tak będzie. Słuchajcie, czekamy teraz na te rozstrzygnięcia. Ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo... A dalej, wracając do składu osobowego, no to bez jakby wymiany, no wymiany tej ekipy, no to i tak to się nic nie uda. No tak, ale pytanie, jak masz ją wymieniać? Czy od razu, czy jednak chwilę poczekać? Bo zobacz, jeżeli odwołasz trzech dublerów i jeżeli byłaby tutaj jednak jakaś wola kompromisu, wprowadzasz tych trzech sędziów, którzy zostali wybrani w 2015, nigdy nie zasiedli w Trybunale, następnie pod koniec tego roku kończy się kadencja znowu kilku sędziów Trybunału, więc masz znowu nowych ludzi. Poza tym ja mam wrażenie, że ten Trybunał też się trochę zmienia. Wiesz, Trybunał, który jest polityczny, zmienia się, kiedy jego sponsor polityczny odpada. Jarosława Kaczyńskiego już nie ma przy władzy. Czyli w skrócie liczysz na to, że uda się... dotrzeć się jakoś, tak, nie? Przeciągnąć. Nawet nie przeciągnąć. Wiesz co, wrócę do tego Roosevelta. Roosevelt miał taką sytuację, jak ci powiedziałem, bardzo podobną. Był nowo wybranym prezydentem, czyli nowo wybraną władzą polityczną i miał przeciwko sobie sąd, tak? Co uchwalał ustawy, to ten sąd mu uwalał. Co on uchwalał, to uwalał. To jest mniej więcej to, co teraz mamy w Polsce. I wtedy Roosevelt powiedział, jak wy mnie tak, to ja was tak. Nie było w Konstytucji amerykańskiej napisane, ilu jest sędziów w Sądzie Najwyższym. Było 9, ale nie było to zapisane w Konstytucji. To mówi, zmienię ustawę o Sądzie Najwyższym i będzie 16. I powołam sobie dodatkowych 8 i będę miał większość. Nie dopuszczono do tego, bo traktowano by to jako zamach na konstytucję. Zobacz, litera nie zostałaby naruszona, ale duch zostałby naruszony. Nie pozwolono tego Rooseveltowi zrobić i co się stało? Ale wiesz co, moim zdaniem teraz znowu jesteśmy w sednie, jakby dotarłeś do sedna. No, czy my mamy w ogóle jeszcze dzisiaj sytuację, w której ten duch jest istotny? No wiesz, zapomnieliśmy o nim, natomiast... I kto miałby być, no bo... Adam, ale Boguś, ale jest natura ludzka i wydaje mi się, że tutaj w tym przypadku tamci sędziowie konserwatywni wycofali się. Przestali uwalać te ustawy Rooseveltowi. Roosevelt się też wycofał, nie napakował tego sądu tymi dodatkowymi... A więc rozeszło się to trochę w walce politycznej. Tutaj też się może tak zdarzyć. Zobacz, że już przed przegraną PiS-u ten Trybunał zaczął się trochę niepokornie zachowywać. Już nie był taki posłuszny, prawda? Te rozstrzygnięcia dotyczące spraw unijnych. Ja jestem zwolennikiem takiego oto myślenia, że jak zmienia się władza polityczna, ci ludzie trochę tracą orientację i może się zdarzyć tak, że oni dorosną jednak chociaż troszeczkę, niektórzy z nich, do jakiejś takiej roli minimalnej chociaż niezależności. Ja nie uważam, że oni są... Ja oczywiście wszystkich tych osób nie znam, więc mi ciężko jakby się odnieść, ale do tych, które najbardziej funkcjonują w przestrzeni medialnej, no to ciężko sobie wyobrazić. Nie, no ja myślę, że pewne przypadki są absolutnie nieuleczalne. To w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast wierzę w to i wydaje mi się, że tak jest zawsze, że tam jednak ci ludzie zaczynają już pomału kalkulować. Zobaczymy. Chodzi mi o to tylko, żeby jeszcze jedną rzecz wyjaśnić. Dlaczego obecna koalicja może wyrzucić dublerów? Bo jest dyskusja na ten temat. Bo jest artykuł 190 ust. 4 Konstytucji, który mówi, że jeżeli... Super, że jeżeli podstawa została... I w ogóle czuję się jak na dobrym wykładzie, podoba mi się bardzo. Wiesz co, to bardzo się cieszę, że tak się czuję, że się nie nudzisz. Postaram się zapewnić ci rozrywkę. 190 ust. 4 mówi tak, że jeżeli nastąpiła niekonstytucyjność i są w obrocie jakieś efekty tej niekonstytucyjności, to odpowiedni organ ma te efekty usunąć, prawda? W związku z tym, jeżeli masz sytuację taką, że my wiemy dzięki orzeczeniom Trybunału z czwartku 3 grudnia 2015, że to powołanie dublerów jest niekonstytucyjne, to my możemy na podstawie konstytucji, odpowiedni organ może przywrócić stan konstytucyjności. Tym organem jest Sejm, a właściwą procedurą jest uchwała, no bo czym możesz to zrobić? Więc chcę jeszcze raz podkreślić, uchwała uchwale nierówna, prawda? Jeżeli jest podstawa w wyroku Trybunału i w przepisie konstytucji... Ale powiem ci, dobry tutaj jesteś. No. Bo ja oczywiście jakby czuję pewne luki w sensie tego całego twojego wywodu i jakby pomimo, że nie znam argumentów drugiej strony, ale rzeczywiście wydaje się tak jakby słuchając ciebie, że to jest jedyna droga, czyli starać się po prostu opierać na tym, co już było i co się broni. Bo inaczej się zatracimy w chaosie. Wiesz, jeżeli będziemy teraz mówili, no dobrze, no to teraz widzimisię polityka decyduje o tym, co można zrobić, no to jesteśmy skończeni. Dlatego, wiesz, ja usilnie staram się... Przy czym wiemy, że mamy taką sytuację. Mamy taką sytuację. Wiesz, to jest jeszcze kilka problemów. Pamiętajmy o tym, że z tej trójki dublerów 2 zmarło w 2017 roku, prawda? Sędzia Dubler-Cioch i sędzia Dubler-Morawski. Zastąpili ich Wyrembak i Piskorski. Mamy problem z orzeczeniami, tak jak... No właśnie, no i tu chciałem też... No i co ty o tym sądzisz? No wiesz co, ponieważ wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xeroflor mówi, że dubler w sądzie konstytucyjnym oznacza źle obsadzony sąd, a źle obsadzony sąd nie może wydawać wyroków, tylko wydaje świstki papieru, no to ja nie mam żadnego problemu jako prawnik, żeby powiedzieć, że niestety, jeżeli Trybunał działa z dublerem w składzie, to to, co wydaje, nie jest wyrokiem. A to są ważne rzeczy, bo na przykład wyrok w sprawie aborcji był wydany z dublerem. Tak? Ostatni wyrok w sprawie likwidacji, możliwości użycia przepisów o likwidacji mediów. I kto miałby uznać to i w jakim trybie? Wiesz co, ta propozycja ustawy, którą przygotowaliśmy, ona przewiduje, że te wyroki zostaną uznane za nieistniejące. Czyli to ustawa by stwierdzała znowu na podstawie orzeczeń sądowych. No ale tę ustawę musi podpisać kto? Pan prezydent. Nie? Więc wiesz, to nie wiadomo, czy to się uda. Natomiast też chcę podkreślić, że w momencie, w którym ta obecna władza mówi, jeżeli coś mówi do nas dubler, to my tego nie traktujemy jako wyrok, to jest zupełnie inna sytuacja niż kiedyś mówiła Beata Szydło, nie publikujemy, bo tam jest jakiś błąd proceduralny. Wydaje mi się, że wszyscy ludzie, którzy się na tym pochylą, to jakby zrozumieją, powiedzmy, wagę tego wszystkiego, co się działo i tego, że przez te ostatnie 8 lat rzeczywiście zostały zniszczone wszelkie jakby... ramy i no właściwie wszystko, no zgliszcza są. Ale czy ty wierzysz w to, że taki w pewnym sensie krok wstecz w imię odbudowywania tych instytucji ma szansę powodzenia przy... Wiesz co, ja nie jestem naiwny. To znaczy ja wiem, że tutaj jest strasznie trudna sytuacja. Bo ja wierzę, że obecna władza, gdyby przez najbliższe 4 lata bardzo konsekwentnie pokazywała, bo to są procesy, które muszą trwać, to, że ten wzrost zaufania społecznego i zmniejszenie jakby agresji, czyli takiej negatywnej, powiedzmy, kolejnej kampanii może przynieść sukces. Moim zdaniem ludzie są tym zmęczeni. Są. I nie będą chcieli jakby tak funkcjonować. Ja mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że ludzie potrzebują odmiany jakieś. I jednak te 4 lata to jest jakaś perspektywa, więc to się nie zmieni z tygodnia na tydzień, ale wierzę, że to może się udać. Tylko pytanie, czy ktoś to zagra. No. Wiesz, bo czy to nie jest tak, że dzisiaj wszyscy myślą wybory samorządowe, europejskie, prezydenckie i dzisiaj jesteśmy w sytuacji jakby zbijania kapitału politycznego wszelkimi metodami. Czy ten Trybunał Konstytucyjny w ogóle... Z całą pewnością, ale zobacz, my się... Inaczej, na ile poważnie oni to traktują, twoim zdaniem? Więc ja ci powiem tak, oni będą na tyle poważnie to traktować, na ile my jako obywatele będziemy to poważnie traktować. Bo wiesz, politycy, przepraszam za słowo, są trochę marionetkami. To znaczy oni tańczą tak, jak chce elektorat. To jest naturalne, nie? Oni wyczuwają, czego chce elektorat. Ja myślę, że celem naszym, między innymi na przykład takich programów, czy w ogóle dyskusji, powinno być to, żeby obywatele mogli sobie wyrobić zdanie, niezależne od tego, co robimy. To znaczy, żeby mogli popatrzeć zarówno na Jarosława Kaczyńskiego, jak i na Donalda Tuska i zadać sobie pytanie, czy tym ludziom zależy tylko na ich interesie politycznym, czy na dobru wspólnym, prawda? Czy na przykład oni potrafią użyć prawa przeciwko swojemu interesowi, tak? Czy oni, czy nie, czy tylko będą wykorzystywać... No Jarosław Kaczyński nie potrafił. Moim zdaniem nie. Nie potrafił, zupełnie. Wydaje mi się, że jest teraz szansa na to, żeby pokazać, że nieraz prawo rzeczywiście powoduje imposybilizm, że pewnych rzeczy nie możesz zrobić. Nawet chcesz, uważasz, że masz słuszność, chcesz coś odpolitycznić, ale mówisz, mam szacunek dla prawa, jest to dla mnie złe politycznie, Pokazuje wam Marcin, to, jak ale poczekaj, będę powiedzieć, wydaje mi się, znaczy to tak musi być. W sensie, no nie możesz zbudować demokratycznego państwa, które ten system prawny nie jest w jakiś sposób no, szanowany, no, w skrócie. No tak, ale, nieprzestrzegany, ale pamiętaj, że masz też ludzkie emocje i na przykład są ludzie, którzy byli naprawdę krzywdzeni przez PiS, na przykład przez prokuraturę i teraz masz sytuację taką. Są ludzie, którzy mówią: cel uświęca środki. To jest najbardziej niebezpieczne zdanie dla prawników, tak? Bo cel jest zawsze ważny, ale pytanie jest takie, czy jak on zaczyna uświęcać środki, to czy te środki nie stają się gorsze od tego, co było wcześniej, prawda? I teraz to jest bardzo trudne dla polityka, który z jednej strony chce pokazać sprawczość, z drugiej strony chce pokazać szacunek dla prawa, tak? Kaczyński, jak chciał być sprawczy, to powiedział: nie będzie imposybilizmu, ja będę robił to, co uważam za słuszne. Trochę jest taka pokusa u każdego polityka. Mi chodzi o to, żeby obywatele, elektorat nie traktowali szacunku dla prawa jako słabość. Rozumiesz? A może tak być, nie? No ale po to tu siedzimy. O to mi właśnie chodzi, żeby ludzie zrozumieli, no że... Nie może tak być, tylko tak. Sam ci powiedziałem, jak było tych danych, że doszło do sytuacji, w której wraz ze zmianą opcji politycznej dalej twarde 40% wierzy w sądy, tylko że już z innej opcji, no, czyli trochę jak, to jest trochę jak Matka Pawlaka. No, kompletne instrumentalne jakby podejście i w ten sposób nie da się nic. No. Wiesz co, musimy o tym gadać. Myślę, że będziemy gadać. Myślę, że już ta nasza pierwsza dyskusja chyba pokazała, że mam przynajmniej taką nadzieję, że można o tym rozmawiać przy jakimś założeniu obiektywizmu, bez oskarżania jednej i drugiej strony, tylko pokazania... Ja wierzę, że to jest możliwe, bo jednak instytucja Trybunału Konstytucyjnego nie musi jakby i żonglowanie nią, i rozgrywanie nią, czy budowanie jej autorytetu, nie musi w parze, powiedzmy, z rozliczaniem różnych sytuacji, które miały miejsce w ostatnich 8 latach, które ja osobiście uważam również powinno nastąpić, bo kiedyś musimy zamykać jakieś pozycje i jak one będą zawsze otwarte, to nie... Pełna zgoda. Ja myślę, że można legalnie i nawet surowo rozliczać, z szacunkiem dla prawa, tak, i z szacunkiem także dla elektoratu drugiej strony. Ja zawsze powtarzam to, że trzeba po prostu pokazać tym drugim ludziom, że to, tym ludziom, no wiesz, że to nie jest zemsta polityczna. A wiesz, dlaczego o tym mówię? No, w Atenach było tak, jak ktoś źle rządził, to na 10 lat wygnanie zaliczał. A dzisiaj jak ktoś źle rządzi, to jedzie do komisji, to jedzie do Brukseli. Do Brukseli i wraca. Tak. Ci, którzy słabo rządzą, jadą do Brukseli, no, na wakacje w sumie. No. Dobra, czy mamy jeszcze coś do dodania w sprawie Trybunału, czy na tę chwilę wyczerpaliśmy twoim zdaniem? Wydaje mi się, że na ten moment wyczerpaliśmy, bo gdybyśmy się dalej zagłębili w tą historię, to nigdy byśmy jej nie skończyli, a podoba mi się, że jednak obawiałem się, że nie uda nam się wyjść z tej dyskusji z taką wiarą, że można krok po kroku iść ku lepszemu. Bo tak jak ci powiedziałem, w tych ostatnich dniach czytałem, doszedłem do wniosku nawet konstytucji, że myśmy się tak bardzo oderwali od tego wszystkiego, że przyjęliśmy już właściwie, wiemy, że te funkcje, te pojęcia funkcjonują, ale ani nie wiemy dlaczego, ani nikt nie zamierza tego poważnie. No. Tak, ja myślę, że najważniejsze jest to, i to mi się podoba, że do tego doszliśmy, że my jako obywatele musimy trochę zmienić nasze preferencje. To znaczy, wiesz, my musimy jako obywatele zacząć szanować polityków, którzy szanują prawo, a nie szanować polityków, którzy prawo łamią. Tak, a niestety my mamy taką tendencję właśnie, że sobie myślimy tą Matką Pawlaka, sąd sądem, prawo prawem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. To jest nasz grzech polski, moim zdaniem. I nie możemy jakby tego powtórzyć, bo mi się to tak skleja, że to teraz jest jedna z ostatnich szans. Bo, absolutnie. Jak teraz się nie uda, to ja już sobie tego nie wyobrażam. To będzie pozamiatane. No to super, nie było tak źle. To sobie zamknęliśmy, to przejdźmy jeszcze, bo mamy jeszcze jeden element naszego spotkania. Bawiąc uczymy, jeżeli można tak powiedzieć. A więc mamy taki oto pomysł, że chcielibyśmy rzucić łaciną. Znaczy w każdym naszym spotkaniu chcielibyśmy wam przedstawić jakąś taką paremię łacińską, nie po to, żeby przyszpanować i powiedzieć, jacy to jesteśmy mądrzy, ale żeby pokazać, że za tym kryje się jakaś mądrość. I na dzisiaj mamy dla was paremię następującą. Audiatur et altera pars, czyli wysłuchaj także drugiej strony. Wiesz, dlaczego wybrałem to? Domyślam się. Ale jestem tutaj trochę złośliwy, dlatego że, wiem, że kolega Mazurek zapytał o tę właśnie paremię Sebastiana Kaletę, byłego wiceministra sprawiedliwości, i ten był poległ niestety na tej paremii. Audiatur et altera pars. Nie miałem łacinie, nie znam tej paremii. Ja się trochę nie dziwię, dlatego że akurat jego rządy były przeciwieństwem wysłuchiwania drugiej strony. Bo oczywiście to ma znaczenie dla procesu, prawda? To jest jasne, że w procesie to jest bardzo istotne, żeby drugiej strony wysłuchać. Tutaj nawiązałeś do kolegi Roberta i Krzyśka i wywiadu, no to tam jeszcze tak przeszliśmy trochę bokiem. To był też dość dobry przykład, jak nisko zawód prawniczy upadł i nawet... sposób jakby ich wypowiedzi na temat naszej profesji, powiedzmy, był daleki od... Ja tak obserwuję sobie teraz polską rzeczywistość i wydaje mi się, że być studentem prawa to jest aktualnie najbardziej bezsensowne zajęcie. Ludzie uczyli się jak głupki. Starzy ich tam popychali, idź prawnikiem, będziesz, zarobisz. Tak. Profesorem zostań, będą cię słuchać, będziesz autorytetem. No i co? A teraz jest tak. Czy ten stół jest czarny, czy biały? Jeden siada profesor, mówi, moim zdaniem czarny. A drugi mówi, a moim zdaniem biały. I obaj sobie tłumaczą to, co chcą. Tak, ale ja myślę, że oni jednak mieli jakieś powody, żeby też już ich usprawiedliwić, bo wiesz, kiedy widziałeś, ja nawet nie mówię o sprawach sądowych, gdzie w sposób oczywisty musisz mieć obrońcę i oskarżyciela. Ja sobie zawsze to tłumaczę, wiesz, w taki sposób, że sędzia może być jakoś uprzedzony i w pewnym sensie oskarżyciel i obrońca to są jakby jego dwie półkule mózgu, które zostają wyprowadzone na zewnątrz, które mają się kłócić, wiesz, jak ten diabełek na ramieniu albo aniołek i mają mu podpowiadać i on na tej podstawie ma sobie wyrobić jakby obiektywną prawdę, czy dojść do obiektywnej prawdy. Ale zwróć uwagę, że to ma też znaczenie, to wysłuchiwanie drugiej strony, o czym mówi ta paremia, dla życia publicznego. Jak uchwalasz ustawę w 8 godzin i nie pozwalasz nikomu dojść do głosu, no to masz w nosie tę drugą stronę, a ona może jednak ci jakoś pomóc. Ja ci powiem, że ja kiedyś brałem udział... że tak jest, no to znowu wracamy do biznesu i do normalnego życia. No, nikt nie musisz mieć informację zwrotną, tak? Bo inaczej głupiejesz. Ja pamiętam, kiedyś przygotowałem bardzo dawno temu taką ustawę o usprawnieniach życia publicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Słuchaj, pracowaliśmy 2 lata nad tą ustawą. Konsultowaliśmy się, pytaliśmy różnych ludzi. Na ostatnim spotkaniu, przed zamknięciem, wstała pani i powiedziała... Słuchajcie, ta ustawa jest bez sensu, dlatego że wy macie w głowie osobę z niepełnosprawnością fizyczną, a nie bierzecie w ogóle pod uwagę osób z niepełnosprawnością psychiczną, bardzo częsty przypadek, że insajderzy i ludzie, którzy są w środku jakiejś sytuacji, po prostu zamykają się w pewnej bańce i widzą już taką rzeczywistość, jaką tworzą. Mają tunelowe poznanie, wiesz, ale jeżeli jesteś... Ja dlatego bardzo często na dzidę przychodzę, znaczy kompletnie nieprzygotowany na spotkania, bo uważam, że jak nie jestem obciążony wiedzą, to mogę... Nieraz tak jest, nieraz tak jest. Natomiast wiesz, dla mnie też to jest bardzo ważne, żeby pokazać, żeby nie mieć takiego podziwu dla takich szybkich chłopaków, którzy przychodzą i mówią, my jesteśmy szeryfami i my tutaj w 8 godzin zmienimy prawo. Dla mnie to jest tak, wiesz, to jest taka sama, nie wiem, czy tutaj akurat się ze mną zgodzisz, ale to jest tak samo, jakbyś podziwiał ludzi, którzy bardzo szybko jeżdżą samochodami. To nie jest policyjnie podziwiam. Nie? Uważam, że to jest skrajnie głupie. Uważam, że do tego są tory i miejsca, gdzie można... Dokładnie tak, ale wiesz, oni bardzo szybko uchwalają prawo, a później nagle okazuje się, że to jest źle, to jest źle, to jest źle i znowu trzeba to naprawiać. A czas parlamentu nie jest z gumy. Jak oni 7 razy poprawiają ustawę, tak robili z Trybunałem Konstytucyjnym, to jakieś inne sprawy ważne ludzkie leżą i kwiczą, tak? Bo nie są załatwiane. W związku z tym trzeba na to też patrzeć rozważnie. Ja bym chciał zaapelować w ogóle do widzów, nie podziwiajcie szeryfów. Nie podziwiajcie gości, którzy przychodzą i mówią, my tutaj wszystko jak Aleksander Macedoński, rach-ciach załatwimy, bo to jest bajdurzenie, to są skomplikowane rzeczy. A ja jeszcze chciałbym o jedną rzecz zaapelować. Jakby nie przyjmujcie opinii jako swoje zdanie. Używajcie rozumu do myślenia i wyciągnięcie jakby własne wnioski, nawet na tematy bardzo trudne, bo czasami da się te rzeczy uprościć i to nie jest tak, że pewne preferencje, czy polityczne, czy pewne autorytety, których właściwie upadły, no bo... Dokładnie tak. I wysłuchujcie drugiej strony. Starajcie się wysłuchać drugiej strony. I dużo łatwiej jest właściwie tak naprawdę mieć ogląd sytuacji, czytając dwie strony. Dobrym przykładem jest, ci powiem, Twitter, który jak źle skonfigurujesz, to możesz funkcjonować w rzeczywistości, która nie ma nic wspólnego w ogóle. A to bardzo się cieszę, że to poruszasz, bo bańka to jest dokładnie taka sytuacja, gdzie nikogo innego nie słuchasz. Nie? I jak gdyby jesteś tylko w zakresie informacji, które są ci miłe, łatwe i przyjemne. I to w przestrzeni medialnej de facto to mamy. Dokładnie tak, więc to pokazuje, że prawo jest jak życie, a życie jest jak prawo. I w prawie musisz wysłuchiwać innej strony i w życiu także. Dobra, no to co, przechodzimy do naszego kazusu, do rozwiązania? Słuchajcie, jeszcze raz przypominam, sprawa K4407, 2008 rok. Swoją drogą bardzo ciekawe uzasadnienie, nie tylko dla studentów, ale dużo właśnie nawiązań. Zmęczyłem je, nie czyta się to łatwo. Tak, ale to jest bardzo fajna sprawa, która wam pokazuje, myślę także, z jakimi sprawami muszą się sędziowie nieraz mierzyć. Następny kazus ja przygotuję. Dobra. Ten kazus, przypomnę jeszcze raz, to kazus, w której do prawa wprowadza się przepis, który pozwala zestrzelić samolot pasażerski, jeżeli... jest prawie pewne, że został porwany. Słuchajcie, o co chodzi w ogóle w tej sprawie? Chodzi oczywiście o ważenie wartości, to znaczy, czy można dać życie za życie, czy można, to jest trochę taka wiecie, moralny dylemat, czy można właśnie pozwolić zginąć, nie wiem, 200 osobom, żeby uratować 60 000. Jest przepis, został wprowadzony do polskiego prawa przepis, który mówi mniej więcej tak, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa i organ dowodzenia obroną powietrzną, uwzględniając informacje przekazane przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego, stwierdzi, że cywilny cywilny statek powietrzny jest użyty do działań sprzecznych z prawem, a w szczególności jako środek ataku terrorystycznego z powietrza, statek ten może być zniszczony. No i teraz chodziło o to, czy to wolno zrobić. I Trybunał Konstytucyjny pochylił się nad tym i zastanawiał się, czy względy bezpieczeństwa państwa, właśnie użycie statku do działań sprzecznych z prawem, czy do przeciwdziałania atakowi terrorystycznemu jest uzasadnione. I Trybunał orzekł, że nie. Stwierdził, że w polskiej konstytucji ochrona życia ludzkiego i godności ludzkiej, czyli artykuły 38 i 30 konstytucji, są tak fundamentalnymi zasadami, one nie mogą być na przykład naruszone w sytuacji stanu wojennego nawet, prawda? Są chronione, więc ta sytuacja powoduje, że nie można dać życia za życie. Czyli można powiedzieć, że Trybunał tutaj bardzo idealistycznie się zachował. Tak samo zdecydował Trybunał Niemiecki w podobnej sprawie, tam była podobny przepis. Znowu, sorry, że ci przerwę. Ciekaw jestem bardzo komentarzy i jak to się odbędzie, ponieważ wydaje mi się, że będzie część osób, które przeczyta te uzasadnienia. Tak. I tak jak się cię słucha, no to jest dosyć proste. Jak przeczytasz te uzasadnienia, to one są tak napisane, że sam zaczynasz mieć wątpliwości, bo oni jednak ważą te rzeczy. Słuchaj, to uzasadnienie polskie ma z 30 stron, no, tak? Tam naprawdę bardzo jest dokładnie to przeanalizowane, ale jest kilka bardzo ciekawych rzeczy, na które chciałem zwrócić waszą uwagę. Po pierwsze, sędziowie mówią tak, nie może dochodzić do czegoś, co nazywają depersonalizacją pasażerów. To znaczy, że oni nagle przestają być osobami, stają się przedmiotami, bo to nie jest ich wina, że tam się znaleźli, w tym samolocie, który został porwany. I jeszcze dla mnie bardzo fantastyczny argument. Sędziowie mówią tak, ta sytuacja, że samolot został porwany, jest pośrednio porażką państwa. Bo to znaczy, że służby nie przeciwdziałały temu, żeby terroryści się pojawili, żeby weszli na pokład statku i żeby go zaatakowali. W związku z tym to jest trochę wina państwa, a nie wina tych ludzi, że do tego doszło. A wiesz co, ja, Marcin, uważam, że oni jednak się bali i bazowali na tym, że były przypadki, kiedy ktoś wylądował. Pomimo potencjalnego zagrożenia nie doszło do tej sytuacji. Słuchaj, no tak było w czasie 9/11. Dokładnie. Bush wydał rozkaz zestrzelenia tego czwartego samolotu, a on się sam rozbił, prawda? A mogło być inaczej. Być może udałoby się coś innego zrobić. To też jest poruszone tutaj, kiedy sędziowie mówią, słuchajcie, skąd wy będziecie mieli pewność, że ten statek powietrzny zniszczy... Ale to jest dla mnie kluczowy argument, który powoduje, że się realnie waham. Oczywiście powiedziałem, żebym zestrzelił, bo gdybym miał 100% pewność, to bym zestrzelił. Ale czy byś miał, no prawda? Tutaj bardzo ciekawe stanowisko od Ministerstwa Obrony Narodowej, który mówi, będziemy mieli bardzo mało czasu. Tam jest normalnie stanowisko MON-u, które mówi 40 minut mamy. Żeby 40 kilometrów przed Warszawą taki statek powietrzny zatrzymać, to jest bardzo mało czasu. Mamy kraj, który nie jest wielki, w związku z tym przy prędkości poruszania się tych statków powietrznych, tych samolotów mamy tak niewiele czasu, więc w pewnym sensie przyznaję, że ta decyzja będzie musiała być podjęta, ta tragiczna decyzja szybko. I ostatnia rzecz, którą mówi Trybunał, nie chcemy, żeby polskie służby miały przekonanie, że jeżeli nie dopilnują tego wszystkiego, co powinny dopilnować, to zawsze mają narzędzie ostatecznego ratunku, bo to jest niegodne narzędzie. Więc zobaczcie, sędziowie przeszli przez to wszystko i wyszli z taką sugestią, nie sugestią, tylko wyrokiem, czyli najpierw wyrokiem, nie wolno zestrzelić tego statku powietrznego, tego samolotu, nawet jeżeli jest zagrożenie. Musicie się starać, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Tak? Musicie tak działać, żeby w ogóle ten dylemat, wielki dylemat moralny nie powstał. Potężne orzeczenie, w tym sensie, że ogromna liczba spraw, które trzeba wziąć pod uwagę, na pewno kontrowersyjne. Myślę, że część z was może się z nim nie zgadzać. Edukacyjnie bardzo ciekawe. Orzeczenie niemieckie, ogromna krytyka, zwłaszcza w 2008 roku po zamachach w Stanach, po zamachach w Madrycie, po zamachach w Londynie. Może my trochę inaczej na to patrzymy. Pokazujemy wam to, żebyście zobaczyli, że to są naprawdę bardzo złożone kwestie i musimy mieć naprawdę mądrych sędziów, żeby potrafili te kwestie rozstrzygnąć, a nie ludzi, którzy zostali wzięci z łapanki politycznej. I myślę, że to jest dobra konkluzja. Najlepsza. Bardzo za to trzymam kciuki. No to dziękujemy. Wiesz, że było łatwiej niż sądziłem. To byłem też przejęty tą samą sprawą, bo nie wiedziałem, jak ten format nam wyjdzie, bo wcześniej nie gadaliśmy, ale myślę, czuję, że się dobrze rozkręcimy. Czuję, że będzie dużo jeszcze ciekawie. Mi się bardzo dobrze z tobą rozmawiało. Dziękuję ci bardzo. Dzięki bardzo. Do widzenia państwu. Dziękujemy.